Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morsz, druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr Henryka Bochniarz, prezydentka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Lewiatan, Jan Król, były wicemarszałek Sejmu, Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polski, partner w PWC. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych czerwono, WIG 20 traci 0,45%, spadek w Londynie o 0,9%, 1,15% we Frankfurcie, 1,55%, prawie 1,6% w Paryżu. Waluty drożeją nieco, frank szwajcarski 0,12%, kosztuje 3,47%, euro 0,13%, kosztuje 4,17%, dolar amerykański 0,44%, na plusie 3,19%. EKG. Czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Jesteśmy bogaci, gospodarka polska cały czas się kręci, na szczęście. Były ciekawe badania, które pokazały ostatnio, jak postrzegamy nasze możliwości konsumpcyjne, z których wynikało, że czyli znowu słabo się pan pomylił. Ale w jakim sensie? No w takim sensie, że bardzo pesymistycznie pan był nastawiony do przyszłego roku i do tego roku. Panie redaktorze, w tej gazecie, co pana ogląda, mieliśmy dyskusję kwartał temu, miał najbardziej optymistyczną prognozę. 2,8, proszę pana. 2,8? Na 2012 rok. To jest optymistyczne? Proszę pana, na to tle jest... tego, co mówiono kwartał temu, to było bardzo optymistycznie. Proszę wrócić do archiwum Gazety Wyborczej. O 4% się mówiło. Nie, mówiło się 2,0, panie. 3, 6. Panie marszałku. Mnie to zawsze strasznie cieszy, jak czytam właśnie ekspertów, podają, jest tak, GUS podaje wyniki. I oni mówią, no tak, co prawda w tym styczniu nawet całkiem nieźle wyszło, ale już luty to będzie gorzej, tak? Potem przychodzi luty, znowu wychodzi dobrze i mówią, tak, luty to jeszcze, tak powiem, jako tako, ale marzec to już będzie koniec. No to może pewne są pewne tendencje. Co panie prezesie, co pan powie? Nie, chcę powiedzieć tylko tyle, że są pewne tendencje, jak to widać ewidentnie, że eksport niemiecki zwalnia, produkcja przemysłowa w Niemczech spowalnia, strefa euro weszła w lekką recesję, Hiszpania, Włochy w głębszej recesji. W związku z tym siłą rzeczy nie ma szans, że Polska rozwijała się tak szybko jak w zeszłym roku, ale będzie rozwijać się, będzie i tak w dodatniej dynamice, w związku z tym będziemy o takich 3% bogaci. Jak na razie jest w porządku. Już jest 3. Jak na razie jest w porządku. Jest to samo co 3. Przy zakręgowaniu. Ja po stronie konsumenta, gdy oglądam na to, czy jesteśmy bogaci, czy nie, biedniejsi. Poprawił się pan święta? Jest wzrost konsumpcji. Panie marszałku, poprawił się pan? Jak nie, co no, znaczy tak wagowo. Nie, to jest pogorszenie, panie redaktorze. No tak właśnie. No. I jest ten wzrost konsumpcji, to jest niesamowite. On nawet jest wyższy aniżeli wzrost, że tak powiem, PKB. Więc to dowodzi tego, że no, Polacy jednak bogacą się. Proszę państwa, no cóż, ale jak się bogacą? Szefie, różnie. A ile tu się zarabia? Różnie. Pensja to w firmach temat tabu, pisze Gazeta Praca.pl. Zresztą już jakiś czas temu wspominaliśmy o tym. Okazuje się, że można spytać o to, ile otrzymuje ktoś na podobnym stanowisku. Tylko czy ta wiedza jest potrzebna. Można pytać o zarobki. Sąd Najwyższy, tutaj przypomnienie, w orzeczeniach z 26 maja 2011 roku i 15 lipca 2011 roku stwierdził, że pracodawcy nie mogą już zakazywać pracownikom porównywania swoich pensji, jeżeli ci podejrzewają, że firma płaci mniej niż pozostałym. I co państwo o tym sądzą? Czy chodzi panu o to, że oni mogą się wymienić informacjami? Nie, zarabiamy, chodzi tak? o to, czy o pan to Ryszard Petru na przykład w PWC jest, prawda? Jest partnerem, co prawda nie jest pracownikiem etatowym. Najemny, tak. No ale powiedzmy, że miałby prawo zapytać, ile Jacek Socha zarabia. Albo Jacek Socha, no ile zarabia Ryszard Petru. Ale on nie musi odpowiedzieć. Zaraz pracodawca, czyli no nie wiem, zarząd, prezes zarządu musiałby wtedy bardzo skomplikowane akurat. No powiedzmy, abstrahujmy od tego, no załóżmy, banku, że... Tak. No tak, tak. Ale że... nie, ja mogę go spytać, ale on nie musi odpowiedzieć. Ale prezes, nie, no... Wie pan, nie musi gdyby odpowiedzieć. Pan był pracownikiem, no co zakłady, załóżmy teraz, że jest pan pracownikiem. Chciałby pan, nie. żeby takie prawo, żeby każdy pracownik miał takie prawo, żeby się dowiedzieć, że pan także miał prawo, żeby dowiedzieć się, ile zarabia pański kolega. Dobrze pan wie, że to jest jedna z najbardziej chronionych informacji w firmie. No właśnie. I tak naprawdę polityka wynagrodzeń tak naprawdę kształtuje to, czy dana firma jest konkurencyjna, czy też nie. Popatrzmy, to z drugiej strony, w wielu firmach płace są głównym kosztem. W związku z tym jakby siatka płac albo umiejętność tego konstruowania tych płac w właściwy sposób daje możliwość być w tej firmie konkurencyjną. I w związku z tym to jest jedna z najbardziej chronionych tajemnic. Czym innym jest natomiast, że kiedyś nie wolno było, że pan i ja pasuję w tej firmie, w samej firmie, na przykład w telewizji publicznej, to wcześniej panu nie wolno było zdradzić informacji, ile pan zarabia.
A teraz rozumiem, że to jest ta różnica, że jak ja pana spytam, panie Tadeuszu, ile pan zarabia, to pan mi powie. Nie, może mi pan powiedzieć. A tu o co innego chodzi. Chodzi, proszę pana, o to, żebym ja mógł zapytać, aczkolwiek mnie to nie interesuje akurat osobiście, ile zarabia mój kolega, który pracuje w tej samej firmie. Ale, i robi na przykład, ale pan wie chyba. Nie. Nie. Bo... Nie? Nie, tak, nie interesuje mnie. Nie wiem, a skąd. Aha, no bo dlatego, nie, że się pan nie interesuje. Nie, dlatego, nie bo generalnie na skąd ale się nie, biorą chodzi te dane o to, że szef nie może zataić, wie pan, zgodnie z tym wyrokiem, szef już nie może zataić, nie może odmówić panu. A informacji. Odmówić panu informacji, jeśli pan zapyta, ile zarabia pański kolega na podobnym stanowisku. O to chodzi. Co pan na podobnym stanowisku, tak? No tak. Muszę to zobaczyć, wie pan. Ale ja myślę, że jednak tutaj coś, jakieś nieporozumienie jest, bo jednak w publicznych instytucjach przecież siatka płac jest jasna. Są widełki, prawda? Są widełki, ale mniej więcej, prawda? No mniej więcej wiadomo, ile kto zarabia. Ale no, jeżeli partnerzy dzielą się zyskiem, to też wiedzą ale, mniej więcej. Wie pan, no, ale jeśli dla kasjerki na przykład, prawda? To jest znaczące, jeśli ona jedna zarabia 1400, a druga 1200 zł, prawda? Bo trzecia a jeszcze trzecia 1600 zł, to już no jest korzystane. Są, oczywiście. Ale ja myślę, no że tak, też więc, o tych proszę nie mówić o siatkach, wiedzą, więc. Że o tym ale są, tak nie wiedzą. Rozumiem, są. Że... Nie, ja rozumiem, że to jest kwestia jednak no, dość istotnej no dla firmy właśnie. Polityki płacowej. I z jednej strony na pewno w większości firm istnieje coś takiego jak właśnie widełki, które podają jak na danym stanowisku, przy danym stażu pracy mogą się kształtować wynagrodzenia, ale potem to już jest kwestia jakby decyzji pracodawcy. My akurat w Kongresie Kobiet mamy taki w tej chwili problem, bo że jak wiecie panowie przeciętnie wynagrodzenie kobiet na tych samych stanowiskach, przy tych samych kwalifikacjach jest 20 kilka procent niższe niż wynagrodzenie mężczyzn. I w gruncie rzeczy nie ma jak tego na bieżąco zbadać. Jedyne, co można zrobić, to inspekcja pracy jakby do tyłu musiałaby sprawdzać, czy przy takich dokładnie samych kwalifikacjach, a też jest trudno powiedzieć, czy to są dokładnie takie same kwalifikacje. Ale skąd ta teza właśnie? Ja się często na tym, ja nie neguję, że tak jest, tylko właśnie jest jakaś baza danych, które pozwalają taką tezę postawić, prawda? I inspekcja pracy, po pierwsze pracodawcy ją mają, po drugie właśnie są służby, które mają zadanie sprawdzanie tego, więc jest możliwość jakby odniesienia się do tego. Natomiast wydaje mi się, że wieszanie na tablicę ogłoszeń, tak? Że pan Krzyński zarobił 1200, ale a pan nie Krzyński chodzi o wieszanie, 1400. Panie prezydentko, wie pani, że to nie chodzi o ogłaszanie, tylko chodzi o to, że pracownicy niektórzy czują się pokrzywdzeni, bo podejrzewają, że ich koledzy czy koleżanki na podobnych stanowiskach, czy na tych samych, na podobnych stanowiskach zarabiają więcej, prawda? I chcieliby się dowiedzieć i dlaczego. Dlaczego jeżeli tak jest? Jeżeli pracodawca ich lepiej ocenia, no zarabiają dobrze, więcej. Ale jeżeli w takiej sytuacji idzie pracownik do swojego przełożonego, no i zgłasza ten problem, no, że ma takie poczucie nie, niesprawiedliwości i zaczyna się rozmowa. Poza tym, tam, gdzie związki zawodowe są, ta wiedza nie, też jest nie, chodzi o to, że teraz pracodawca nie może odmówić takiej wiedzy. Ale już... Nie może odmówić takiej wiedzy. Zgodnie z tym wyrokiem, który przytoczyłem Sądu Najwyższego, pracodawca nie może, czy szef, no, nie może odmówić takiej wiedzy panu, panie marszałku. No. No. No dobrze, ale zakładam, że ten pracownik się dowie, tak? Że jego kolega zarabia 600 zł więcej. No to zarządza to samo. Nie, ale ja rozumiem, że pracodawca racjonalny ma argumenty, które będą mówiły, dlaczego on ma te 600 zł więcej, prawda? Nie, bo może być element rażącej niesprawiedliwości, prawda? Czy nie wiem, dyskryminacji wręcz. Dyskryminacji, płacowej. Bo może być tak, co nie jest rzadkością. Wtedy niech jeden pracodawca wtedy jest tłumaczy sąd, przed prawda? Pracownikiem. No, to jest sąd. To co jest sąd? Sąd nie rozstrzygał. Nie jest tak, że no, jeżeli ktoś ma poczucie, tak powiem, krzywdy i uważa, że według wszystkich obiektywnych kryteriów powinien dostawać tyle samo, to zawsze ma drogę sądową. No tak, natomiast jest pytanie... Ciężko to udowodnić. A ja mi się wydaje, że to znowu jest kwestia taka, jakie są te relacje między pracodawcą i pracownikami. Tak? Że tam, gdzie jest dialog, rozmowa i jest poczucie funkcjonowania wspólnie w firmie, tam tych przypadków pewnie jest bardzo mało. Natomiast tam, gdzie jeszcze są stare, fantastyczne metody wydawania poleceń i traktowania pracowników nie jako bardzo istotnego elementu przedsiębiorstwa, to tam pewnie takich konfliktów byłoby dużo więcej. Dużo, proszę państwa, głosów na Facebooku. Oczywiście mogą państwo odzywać się na Facebooku, facebook.pl/tokfm i podglądać nas na portalu www.tokfm.pl. Andrzej Kowalski, nie, to nie Andrzej Kowalski, nie na temat. Robert Wróbel, nie.
komuna już była, tak napisał. Arkadiusz Piasecki, według mnie tak, ale jeśli chodzi o posady państwowe, bo idzie na to kasa z naszych podatków. Co innego, jak firma jest prywatna. Arek Rosiński, nie. Łukasz Żizek, płace jawne dla wszystkich na tym samym stanowisku. Joanna Śniadecka, a może odwróćmy pytanie, czemu nie powinny być jawne? Oczywiście, Sylwia Bakowska, oczywiście, że powinny być jawne i tak dalej. Nie, nie powinny. Tak, ale referendum w tej sprawie nie będziemy może robić. Dać przykład, pamiętam, że jeżeli się zatrudnia kogoś z innej firmy, no to czasami musimy uwzględnić wysokość wynagrodzenia, której ta osoba ma w danej firmie. Załóżmy, że płacimy na tym stanowisku przeciętnie 4, ale ten ktoś ma 5. W związku z tym, że muszę go przejąć za 5,5. No i potem ma pan tą różnicę między 5,5 a 4. I w związku z tym ja zapłaciłem mu nie dlatego, prawda, że on jest dużo lepszy od tamtej osoby, tylko bardzo potrzebowałem tej osoby i takie były jej wymagania. W tym momencie jakby rynku pracy przychodził. I w związku z tym, gdybym miał tej osoby, co ma 4, podwyższyć do 5,5, to bym byłaby inflacja kosztów. No i w związku z tym tego typu przypadki też mają miejsce, panie redaktorze. EKG. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, twórcy bronią kosztów. Gazeta Wyborcza, strona 24, Gospodarka. Opór twórców, artystów, dziennikarzy przeciw rządowym planom ograniczenia im przywilejów podatkowych przybiera na sile. Szykowaną podwyżkę podatków nazywają propagandą i dyskryminacją. Kończą się konsultacje społeczne nad pisanym w resorcie finansów projektem zmian w ustawie o podatku od dochodów osobistych. Z początkiem 2013 roku zniknąć ma ulga na internet. Część rodzin straci ulgę na dziecko, ale największej kontrowersji wzbudza pomysł ograniczenia preferencji podatkowych dla najlepiej zarabiających twórców, artystów, wykładowców i dziennikarzy. Dziś korzystają oni z 50% kosztów uzyskania przychodu za prawa autorskie. Podatek płacą od połowy swoich dochodów. Zwykli podatnicy mają niższe koszty określone kwotowo. Zwykli tu cudzysłów jest oczywiście. Po zmianie przepisów nadwyżka przychodów twórców ponad 85 528 zł nie byłaby już objęta 50% kosztami. Jak licznej grupy to dotyczy? Resort finansów oblicza, że około 17 tysięcy najlepiej zarabiających osób. Płacony przez nich podatek wzrósłby o blisko 7 punktów procentowych. Budżet zyskałby 164 miliony w 2013 roku, 173 w 2014. Nowelizacja wywołuje oburzenie w środowisku akademickim. Napisała w liście do ministra Jacka Rostowskiego przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Katarzyna Hałasińska-Macukow. No, tłumaczy, że spowoduje to spadek realnych wynagrodzeń kadry akademickiej. Bo spadnie. No tak, spadnie. No to jest walka o pieniądze, o te 10%. Właśnie. Natomiast gdybyśmy podeszli do zagadnienia z punktu widzenia sprawiedliwości i równych, że tak powiem, praw obywatelskich, to twórcy też powinni, nie wiem, rejestrować działalność gospodarczą, wykazywać koszty. No i te koszty obniżać, nie, ale 50% mają na wejściu zwolnianie, prawda? Nie, choć ryczałtowo mają zwolnione. Ja wiem, ale tutaj zrobią tak. Ci, którzy będą zarabiać powyżej 85, będą zmuszeni do założenia działalności. Ale o tym właśnie rozmawiamy. No, o tym właśnie rozmawiamy i wtedy jest to sprawiedliwe. No a w jaki sposób sobie wyobrażacie, że na przykład naukowcy, profesorowie, uniwersytecy będą dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą? No oczywiście, tak. No to są... Dodatkowo. Mm-hmm. Jeżeli ktoś zarabia bardzo dużo, zawsze to się argument, że tych kosztów tam jest niewiele, no i to jest cały problem. No nie, no, kosztów było przy tej działalności... Panie redaktorze, trochę jest. Różnie jest. No zależy, jak to, jaką działalność do pana marszałka pan mówi. Tak jest. Ale ja myślę, że zdecydowanej większości pracowników naukowych i twórców nie dotyczy. Te ograniczenia nie obejmą, tak? Bo nie będą zarabiali... Bo oni marnie zarabiają. 80, dokładnie 5, tak, natomiast... To kiepscy naukowcy z tego wąska. Wniosek? Nie. Bo to są aktorzy, to są dziennikarze, są asystenci, to jest prawda, ludzie na niższych stanowiskach, którzy nie przekraczają tej bariery. Natomiast no, ja myślę, że to znowu jest tak, że jest kolejna grupa, która mówi okej, okay, czaruj porządki w systemie podatkowym, ale pod jednym warunkiem, że mnie to nie dotyczy. Nie. Tak? Nie zrobią w krusie, albo nie zrobią w mundurówkach. Nie zrobią w krusie mundurówka, tylko żeby robić kompleksowo. No więc chodzi o to, żeby robić kompleksowo. Było przekonanie, bo myślę, że im bardziej rządzący będą właśnie szukali jakiś furtek, i będzie system znowu niespójny, tym więcej daje to przestrzeni do mówienia tym, którzy mówią, nie, nas to nie będzie dotyczyło. Więc w związku z tym, no my byśmy oczekiwali, żeby ta reforma podatkowa
i rzeczywiście służyła temu, żeby ten system wreszcie uszczelnić i zrobić z nim porządek, żeby to nie było tylko i wyłącznie podporządkowane zasypywaniu. No tak, ale to nie do końca budżetowej. Uszczelnienie. No nie. Proszę nie używać takiego sformułowania, no bo to nie jest. Nie, no uszczelnienie to likwidacja szarej strefy, to jest uszczelnienie, bo to nie chodzi o to, redaktorze. Żeby nie płacić. To jest nie. uszczelnienie, dlatego że znowu co się zalicza do tych 50%, to jest naprawdę interpretacja każdego urzędu. Więc to jest uszczelnienie, bo to jest właśnie zostawianie wielkiej przestrzeni do tego, żeby można było różne rzeczy odliczać i niekoniecznie według jednego schematu. Natomiast zauważmy, że to system podatkowy nie zna próżni. Tutaj jakby zamkniemy, trochę zatamujemy tą odpływ tych podatków, ale one się gdzie indziej szybko wyskoczą, no bo jeżeli ktoś zarabia te 200 tysięcy rocznie, czy tam 300 tysięcy rocznie, tak, załóżmy, no to musi bardzo opłaca założyć tą działalność gospodarczą i płacić niskie podatki według 19% stawki. W związku z tym ilość możliwości w polskim systemie podatkowym jest dosyć duża, aby tych najwyższych podatków nie płacić.